Sprawdzian. Uważam, że Gryf był dla nas trudnym przeciwnikiem, szczególnie w drugiej części, w momencie kiedy wszedł pierwszy skład zespołu ze Słupska. Ja jestem zadowolony z ambicji, jaką włożył mój zespół. Było widać wiele niedostatków, że jeszcze daleka droga przed nami, żeby prezentować ten poziom, co pierwszy zespół Gryfa. Mieliśmy dzisiaj spotkanie sparingowe z Bałtykiem Koszalin. Można powiedzieć, że podzieliliśmy dwa zespoły i pierwszą część rozegrał umownie drugi zespół, który pokazał, że potrafi tak samo się zaangażować. Parę ładnych akcji, mieliśmy też 2-3 sytuacje strzeleckie, ale się po prostu nie wykorzystaliśmy tych sytuacji. Straciliśmy bramkę po rzucie karnym, ewidentnym. No, założenia były takie, że ta lepsza drużyna, która pokazała się w drugiej części spotkania, miała udowodnić kibicom przede wszystkim, że potrafi grać piłkę, że ma charakter. W momencie, kiedy weszli, to jednak było widać, że chcą grać tą piłkę, potrafią i naprawdę to zaangażowanie było widoczne. To na pewno nas cieszy.